tego wieczoru, tej uroczystości są to prezydent Krosna, pan Piotr Przytocki, którego zapraszam na scenę, oraz prezes Centrum Dziedzictwa Szkła, pan Stefan Dziadosz. Zapraszam panów. Tak, tym wybiegiem pan prezydent już tam jest, bardzo prosimy. Pan, panie prezesie, też powinien przejść po tym wybiegu, żeby mieć odpowiednie entrée. Uwaga, panowie wchodzą właśnie na wybieg i będą zmierzali w stronę sceny. Poprosimy o aplauz. Jeszcze panowie, jeszcze idą. Tak jest. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie się szkła. Witam was. Dobry wieczór państwu. Witam w szczególny sposób dzisiaj na tej uroczystości, na które czekamy wszyscy. Zobaczymy, jak pan Maciej będzie nam pomagał lokować to miasto szkła dzisiejszego wieczoru. Jest ze mną pan prezes Stefan Dziadosz, który pracuje przy projekcie w pocie czoła. I mamy nadzieję, że efekty tej pracy będziecie państwo niedługo mogli podziwiać i cieszyć się razem ze mną i ze wszystkimi gośćmi, których tutaj będziemy przyjmować w Krośnie z otwartymi rękami, aby zadowolić ich oczekiwania, ich gusty, ich również wyobraźnię, bo chcemy, aby ten projekt był magiczny, aby był niepowtarzalny, aby zwracał uwagę tym wszystkim i na Krosno, i na to, co się tutaj od wielu, wielu lat produkuje i produkowało. Zwracamy uwagę tutaj na projektantów, na producentów, którzy tu przez wiele lat osiągali wspaniałe sukcesy, produkując szkło znane na całym świecie z marki Krosno. Witam państwa bardzo serdecznie. Proszę państwa, w końcu nadszedł ten dzień. Dzień, na który czekaliśmy od kilku lat. Proszę państwa, to właśnie dzisiaj Krosno stanie się miastem szkła. Stanie się prawdziwą stolicą Polski. To właśnie tu, to właśnie w naszym mieście bije to szklane serce Polski. Proszę państwa, ja na początku działalności Centrum Dziedzictwa Szkła chciałem złożyć hołd ludziom, którzy od 90 lat pracowali na to, aby szkło krośnieńskie było rozpoznawane nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Chciałem złożyć hołd wszystkim hutnikom, wszystkim tym, którzy pracowali w zakładach, które były związane z produkcją szkła. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Panie prezesie, prosimy o pozostanie na scenie. Proszę państwa, przybył do nas doradca pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, pan profesor Roman Kuźniar, którego bardzo serdecznie zapraszam teraz. Z tego co wiem, to pan profesor Roman Kuźniar ma dla nas, dla państwa, list od pana prezydenta. Dobry wieczór państwu. Zostałem poproszony o odczytanie listu pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Do organizatorów i uczestników uroczystości otwarcia Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Panie prezydencie, szanowni państwo, serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystości otwarcia Centrum Dziedzictwa Szkła. Z wielką satysfakcją odnotowuję radość i dumę społeczności Krosna z lokacji miasta szkła. Patriotyzm, miłość do naszej ojczyzny, Polski, płynie bowiem z szacunku i przywiązania do miejsc każdemu z nas najbliższych, naszych małych ojczyzn. To w nich wzrastamy, uczymy się, wkraczamy w dorosłość i spędzamy większość życia. A nawet jeśli nasze losy tak się potoczą, że wyruszamy stąd w świat, to na zawsze już strony rodzinne zachowują w głębi serca miejsce jedyne i niepodzielne. Dlatego rzeczą ogromnie ważną jest, byśmy my, Polacy, potrafili cieszyć się nie tylko osiągnięciami całej Rzeczpospolitej,
lecz również byli dumni z miast, miasteczek i wsi, skąd pochodzimy. Krosno posiada piękne i bogate tradycje przemysłowe, rzemieślnicze i artystyczne, związane z zainicjowaną w 1923 roku przez Polskie Huty Szkła produkcją szklanych wyrobów użytkowych i dekoracyjnych. Rozwój tej gałęzi gospodarki datuje się więc od czasów odrodzenia niepodległej Polski, kiedy ziściło się marzenie o własnym państwie kilku pokoleń Polaków. Druga Rzeczpospolita nie była krajem dostatnim i potężnym. Zmagała się z zapóźnieniami po czasach zaborów i ogromnymi zniszczeniami wojennymi. Ale chyba najcenniejszym bogactwem, jakim dysponowała, było to, co dziś określa się jako kapitał społeczny. Miliony ludzi oddanych i gotowych ciężko pracować dla zapewnienia pomyślności krajowi i jego mieszkańcom. Tacy byli także ówcześni krośnianie, dzięki wysiłkom których miasto w ciągu krótkiego czasu stało się jednym z głównych liderów i inspiratorów rozwoju dla całej wschodniej Małopolski. Dzisiejsze realia życia ekonomicznego dalece odbiegają od tych sprzed 80 lat. Niezmienne jednak pozostaje to, co najważniejsze i co decyduje o sukcesie. Inicjatywa, chęć działania, śmiałość w podejmowaniu projektów i konsekwencja w ich urzeczywistnianiu. Dowodem jest ten unikatowy obiekt, który rozpoczyna dzisiaj swoją działalność. Skoro zaś wpisuje się on tak ściśle w historię Krosna, to znak, że także obywatele tego miasta niewiele się zmienili, że wciąż pozostają wierni patriotycznemu etosowi pracy na rzecz swojej rodzinnej ziemi. Jestem przekonany, że będą Państwo kultywować tę szlachetną postawę, w której łączą się zarazem i nowoczesność, i duch tradycji tego miejsca. Gratulując wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do powstania centrum, życzę, aby stało się ono magnesem przyciągającym turystów, dzięki czemu będą oni mieli szansę poznać także inne tutejsze atrakcje i zabytki. Niech prezentowane w centrum dziedzictwo szkła umacnia w każdym z Państwa poczucie tożsamości i dumy z bycia mieszkańcami Krosna. Podpisano prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Panie prezydencie, szanowni państwo, początkowo ten list miał być dowieziony i odczytany w imieniu prezydenta Komorowskiego przez ministra Macieja Klimczaka, ministra odpowiedzialnego w kancelarii prezydenta za sprawy kultury i dziedzictwa narodowego. Ale pan minister Klimczak kilka dni temu przyszedł do mnie i mówi: słuchaj Roman, przecież ty jesteś z Krosna, a więc to ty powinieneś reprezentować prezydenta. Wszyscy wiemy, że jesteś z Krosna, a więc to ty powinieneś reprezentować prezydenta w tej uroczystości. Oczywiście zgodziłem się z wdzięcznością, niezależnie od tego, że miałem zaproszenie od władz miasta. I jestem dumny, że mogłem rzeczywiście tu się pojawić, ten list odczytać, i dumny, szczęśliwy z tego, że mogę wziąć udział w tej uroczystości, która jest takim widomym znakiem dynamizmu Krosna, tak jak ono pięknieje, jak właściwie staje się takim troszeczkę spełnionym snem Żeromskiego. Szklane domy, szklane miasto. Cieszę się, że w Krośnie jest tak wielu ludzi, którzy jak gdyby kierują się słynnymi słowami prezydenta Kennedy'ego, który powiedział przed laty do swoich rodaków: nie pytaj, co Ameryka ma zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla Ameryki. Całe szczęście w Krośnie jest wystarczająco wielu ludzi, którzy w ten sam sposób postępują, nie pytają, co Krosno może im dać, próbują dać Krosnu jak najwięcej od siebie. Krosnu, czyli nam wszystkim, czyli Podkarpaciu, czyli także w jakiejś mierze całej Polsce. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Czyli pan tutaj się czuje jak u siebie w domu. No właśnie. A propos szkła i tak dalej, to dobrze, że nie mamy dzisiaj szklanej pogody. Odpukać, oczywiście. Jest tak, trochę się tak... Na pograniczu, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. A przed nami odczytanie, uroczyste odczytanie aktu lokacyjnego. Zaproszę na scenę pana Grzegorza Kubale. Pana Grzegorza Kubala, z którym wspólnie odczytamy akt lokacyjny. Pan Grzegorz po łacinie, a ja po polsku. Uwaga, raz.
Ad perpetuam rei memoriam. Na wieczną rzeczy pamiątkę. Nos Petrus Przytocki. Dei gratia popularum electioque. Proconsul civitatis crosnensis. My, Piotr Przytocki, z Bożej łaski, tudzież z obywateli wyboru, prezydent miasta Krosna. Significamus tenore presentium quibus expedit universis presentibus et futuris. Presentium notitiam lectitarus. Oznajmiamy, komu o tym wiedzieć należy, wszystkim obecnym i przyszłym, którzy czytają lub czytać będą ową zapiskę. Quod nos requisito consilio civitatis crosnensis, cupientes urbem nostram majoribus utilitatibus reformare. Że po zasięgnięciu opinii Rady Miasta Krosna, pragnąc nasze miasto większymi obdarzyć pożytkami, civitatem eam uti Krosna vitri civitas locamus et in civitatem totam de vitre materie transformamus. Jako miasto szkła je lokujemy i przemieniamy jako całe w szklane miasto tematyczne. Cura tamen efficacior nos solicitat spesque ut peregres peregrinique multi ad urbem nostram venient et Krosna in cole predia in fructifera horti ordinantes. Pobudza nas do tego troska o miasto, jako i nadzieja, iż liczni wędrowcy i podróżnicy nawiedzą nasze miasto, posiadłości mieszkańców Krosna w kwitnące ogrody zamieniając. Krosna vitri civitas, economie vitri hereditatis centro mandamus, domino Stefano Giadosz, eo centro prefecto, claves vitrines ad urbem nostram vitrinam tradens. Zarządzanie miastem szkła powierzamy Centrum Dziedzictwa Szkła panu Stefanowi Dziadoszowi, tegoż centrum prezesowi, szklane klucze do naszego szklanego miasta przekazując. Incuius rei testimonium et evidentiam pleniorem presentes scribi et dari fecimus nostri ascriptionis munimine raboratas. Jako świadectwo tegoż i dla większej pewności nakazaliśmy spisać ten dokument i umocnić naszym podpisem. Dum tamen vivit littera, vivit et actio commissa litere, cuius assertio nutrit memoriam et munandas ea perpetuat actiones. Albowiem dopóki trwa dokument, żyje i czynność jemu powierzona, a jako zdania karmią pamięć i czynią przemijające czyny wiecznymi. Datum Krosne, die secundo mensis juni, anno domini bis millesimo duodecimo, presentibus multis civibus crosnensis, illustribus hospitabus quae. Dan w Krośnie dnia 2 miesiąca czerwca roku pańskiego 2012 w obecności licznych obywateli Krosna i znakomitych gości. A oto akt lokacyjny. Wygrawerowany oczywiście na szkle, który zawiśnie na poczesnym miejscu w naszym centrum. Brawo! Brawo dla aktu lokacyjnego. Prośba, żeby kamera ujęła akt lokacyjny, żeby może jakoś Państwo mogli też bliżej zobaczyć. Nie wiem, czy to się udało. Mam nadzieję, że tak. Dziękuję, panie prezesie. Druga sprawa to przekazanie kluczy, właściwie klucza. Kluczy, tak. Postanowiliśmy tu z panem profesorem Kuźniarem wspólnie przekazać te klucze, bo pan profesor reprezentuje dzisiaj pana prezydenta. Jest to dla nas ogromny zaszczyt. Panie prezesie, przekazujemy niniejszym te wspaniałe klucze. Niech służą Centrum Dziedzictwa Szkła. Czynię to tym chętnie w imieniu prezydenta, iż prezydent z całą pewnością odwiedzi Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, być może nawet jeszcze przed upływem tego roku. Zapraszamy. A ja w imieniu Centrum Dziedzictwa Szkła i oczywiście swoim własnym pragnę zapewnić, że uczynimy wszystko, absolutnie wszystko, żeby nadzieje w nas pokładane nie były nadziejami płynnymi. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Rozumiem, że pan prezes będzie dbał o te klucze niezwykle pieczołowicie i o akt.
Bardzo dziękujemy. Stało się, proszę Państwa, Krosno oficjalnie stało się miastem szkła. Bardzo Panom dziękuję.